bardzo. Kononowicz Krzysztof. Kononowicz Krzysztof. Pan pozwolę. Ja jestem niepijący, ja nie piję alkoholu. Nie palę narkotyków, nie palę papierosów, nie palę alkoholu. Nie palę niczego. Nawet pieców. Ale co będzie? Panie Krzysztofie, co będzie? Jak ja dojdę do władzy, to nic nie będzie. Nic. Zabronię wszystkiego. A budowy dróg? A budowy dróg ruszą na wiosnę. I instruktor i konstruktor. Ale którą? Na wiosnę 2010 ruszą budowy dróg. Mamy plany budowy dróg? Mamy plany budowy dróg i ci wszyscy studenci to architektur, co studiują i studiują kierunki budowlane kierunki studiują, w lewo, to w prawo oni pójdą, wyjdą na drogi i będą budowali te drogi. Będą blokować. I będą pokierowali na miejscu budową dróg. I będą drogi. Ja wam to obiecuję, bo ja jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym i ja to obiecuję, bo mój tatuś w niebie siedzi i patrzy na mnie, jak ja tam z góry kandyduję na prezydenta Białegostoku. I jak ja będę prezydentem Białegostoku, to ja to naprawdę, się stoczą. Ja wszystko to, co powiedziałem, ja to wszystko spełnię, ja to obiecuję, bo tak musi być, bo musi tak być, bo nie może być tak, że wypadek podejrzewam, że co się stało się? Zdrowie Kononowica! Że oni od tego są, że od tego są oni. No tego nie może tak być. To musi być wszystko tutaj porządnie zrobione. Dlatego ja kandyduję na prezydenta Białegostoku. Uważaj. I chcę też, żeby w Białymstoku była katedra. Żeby katedra była. Imienia prezydenta Berbusa. Ale katedra którego wydziału, czego? Katedra kościoła. Architektury. I chciałbym też, żeby zniknęły całkowicie papierosy, narkotyki i inne zielstwa. Żeby krowy na polu nie musiały jeść chwastów, tylko jadły dobre zboże. Nie tylko dla ludzi, ale takie dla zwierząt też. I w ogóle, ja byłem na spotkaniu z premierem Tuskiem, on mnie nie wysłuchał, on mnie wyrzucił, bo ja on nie potrafił powiedzieć na moje pytanie. Ja zadałem konkretne pytanie, kiedy w naszym kraju będzie lepiej? On nie potrafił odpowiedzieć, a ja mu powiedziałem, że lepiej będzie jak ja będę rządził i będę premierem i prezydentem RP. Prezydentem RP będę, ja jeszcze raz powtarzam, będę prezydentem RP. Krzysztof Kononowicz prezydentem RP będę. I powiedziałem tym w rozpudzie, co stali tam, na drzewach stali. Ekologie, czy tam inne głupki takie leśne, dziadki, stali na drzewach, a ja do nich mówię, złaście, idźcie do domu. Co wy tam stoicie? Idźcie do domu! Po co tu stoicie? Nic wam to nie da. Ja tu wam zapewnię, ja tu będę rozmawiał z burmistrzem, ja zrobię obwodnicę inną drogą, bo przyroda być musi, przyroda musi być. Nie może być tak, że na ryby do rzeki pojedzie się i nie ma ryb. Że nie ma ryb w rzece. Albo ryby zatrute są. A sam miałem taką przygodę, że zatrułem się sydzikiem, którego złowiłem. A miałem taką przygodę. I to nie może tak być, że w rzece, że ryby to, że ryby są złe. Że ryby toną w rzece. Że ryby toną. Ryby nie mogą tonąć. One muszą oddychać. A nie ma oddychać w rzece, bo rzeka brudna. Brudne rzeki. No i to dlatego ja mówię, że ekologia musi być. Musi być ekologia. I dlatego ja kandyduję na prezydenta RP. Bo to, co ja tutaj mówię, ja tego nie mówię na żarty, tylko ja to od razu będę prezydentem RP i to wszystko zrobię. Bo ja wiem, jak to zrobić. Ja to wiem. Bo ja jestem mądrym człowiekiem. Jestem mądrym człowiekiem i ja mieszkam tyle lat na moim małym domku drewnianym, na mojej gospodarce. Kraj, Michał, kraj!
na mojej gospodarce. Mieszkam już tyle lat i tu moją matkę trzymam i mój brata. Rady ze świniami. Moja matka tu walczyła w powstaniu warszawskim, się nie śmiejcie się. Bo moja matka to jest zasłużona kobieta, jak tatuś. Tatuś walczył o Polskę, o Orła Białego. On walczył z tymi, z szewikami bolszewikami. Walczył na Witwie Warszawskiej, walczył i wygrał. No, a tak w ogóle to ja na tej mojej gospodarce już tyle lat siedzę i trzymam tam rodzinę i zwierzaki trzymam i inne Boże stworzęta trzymam. I tak w ogóle to dlatego ja mówię, żeby głosować na mnie, na Krzysztofa Kononowicza, bo ja jestem człowiek doświadczony i ja wiem, jak naprawić te problemy w Polsce, jakie są. Jak ja potrafię dobrze rządzić swoim gospodarstwem, że ten mój domek tu się trzyma i tu wszystko dobrze jest, to tak samo zadbam o Polskę. Bo to nie jest trudno zadbać o Polskę, tylko trzeba być szczerym, uczciwym, a nie kraść, nie przychodzić po pieniądze. Po pieniądze to pieniądze tylko, a liczą się inne rzeczy. Liczy się to, że człowiek jest uczciwy i że nie pali, nie pije. A ten prezydent Kwaśniewski, to on pije codziennie alkohol. A prezydent Kaczyński to pali papierosy. A prezydent Tusk to też ma swoje za uszami. On ma dużo za uszami, tak jak oni wszyscy. Bo się nie myje. No on się nie on taki czarny murzyn jest, się nie myje. No i a tak w ogóle to ja mówię, ja jestem człowiek prawy, religijny i ja tam do innych ludzi się nie wtrącam. Jak oni coś innego robią, tam wierzą w inne religie, to ja nie mówię, ale mówię, jak będę prezydentem, to każę wybudować w każdym mieście katedrę. Bo tak musi być, bo to ja jestem człowiekiem religijnym i tak musi być. I też będą budowy dróg na wiosnę, ruszą. Ruszą budowy dróg na wiosnę. Bo ja wam to mówię. I ja tego nie obiecuję, ja tak zrobię od razu, bo wszyscy ci, którzy tutaj no są i nie robią, to będą robili. I ruszą na budowy dróg. Wszyscy pójdą budować razem drogi. Więźniowie będą budowali. I będą budowali robotnicy i nauczyciele. Politycy będą. Sejm będzie mały. Mały Sejm będzie. Za duży Sejm jest. Będzie więcej posłów z Białegostoku, bo za mało. Za mało posłów z Białegostoka. Z Białegostoka za mało posłów. I też będzie Podlasie bardziej w Sejmie. Bo Podlasie jest tu ważny rejon Polski. To jest Polska taka przyszłość. Podlasie XXI wieku. Ja reprezentuję tą partię. A to jest mój rzecznik rządu. Mój rzecznik to jest Adam Czeczetkowicz. Rzecznik mojej partii. Podlasie XXI wieku. Jeździmy zawsze naszym Lublinem. Po okolicznych miejscowościach mamy przyczepione dwie biało-czerwone flagi. Jeździmy na wiece, rozmawiamy z ludźmi, składamy autografy, dajemy. Bo przychodzą młodzie. Młodzie przychodzą i autografy chcą. To ja im zawsze daję tego autografa i mówię, że to ja to jestem Krzysztof Kononowicz, że na mnie warto głosować, bo ja będę prezydentem RP. A będę, czy i tak nie będę, czy nie będę, i tak nim będę, bo wybory sfałszują. A ja to wiem, że oni sfałszują wybory. Bo ja to tak liczyłem, że to ja to wygram spokojnie w pierwszej turze. W pierwszej turze wygram. Tak jak wygrałem na prezydenta Białegostoku, ale oni sfałszowali wybory. Ja to odwołałem się od tego wyniku. I to jest sprawa w sądzie. W sądzie sprawa jest i będzie w sądzie. I ja ją wygram. Bo ja jestem uczciwym człowiekiem. Ja nie oszukuję jak reszta. No. I wszystko będzie. Będzie wszystko, co sobie chcecie. A będzie nic? Nic też nie będzie. A euro? Euro będzie w Polsce. Będzie w Polsce i na Ukrainie. Bo na Ukrainie też musi być euro. I ja tam dopilnuję, pojadę tam też. Zobaczę, jak stadiony budują. I u nas też będę jeździł, patrzył, budował stadiony. Będą się budowały.